Przed wielu laty dowiedziałem się, że jestem chory na cukrzycę typu drugiego. Jest to, jak twierdzi profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Franek, choroba nieuleczalna, postępująca, na którą w Polsce choruje ponad 3 miliony ludzi. I powoduje ona w swoich konsekwencjach niedoczynności nerek, ślepotę i niedokrwienie na kończyn dolnych prowadzące do amputacji, a w rezultacie śmierć wcześniejszą o 12 lat niż przewidywałaby to statystyka. Przeraziłem się potwornie i szukałem sposobu wyjścia z cukrzycy. Wydałem ogromne pieniądze na przeróżne specyfiki oferowane tam, tu i ówdzie. I prawdopodobnie podzieliłbym los tych 3 milionów chorych na cukrzycę, gdyby nie to, że w swoim życiu spotkałem lekarza, który nie dość, że myśli, to na dodatek wie, co robi. I zaczął od tego pracę ze mną, żeby wytłumaczył, co to jest cukrzyca i czemu u człowieka się pojawia. Krok po kroku wyciągał mnie za rękę z cukrzycy, aż mnie wyciągnął. I kochani, informuję, jeżeli ktoś mnie słucha, to mogę mu pomóc wyjść z cukrzycy typu drugiego. Nie tylko ja, ale ten lekarz zanim jeszcze nie oślepłeś, zanim jeszcze pracują ci nerki, zanim nie amputowano ci stóp, no i pod warunkiem, że jeszcze żyjesz. Oczywiście nie za darmo, a za co najmniej takie pieniądze, jakie ja wydałem na bezsensowne lekarstwa. Na sensowne lekarstwa i na lekarstwa przepisywane mi przez diabetologów. Jeżeli jesteś zainteresowany zrobić to, co ja. To, co ja. Wyrzucić cukrzycę. Jestem gotów pomóc, no powiedzmy 12 osobom, aby stać się bogaty. A potem może jeszcze paru, żeby stać się bardzo bogaty. A więc, jeśli masz rozum i pieniądze, to możesz się skontaktować ze mną.